Zanim przejdziemy do materiału, przypomnę, że jesteśmy w trakcie promocji do minus 40% na wybrane produkty na stronie stalowyszok.pl oraz jesteśmy świeżo po premierze mojego najnowszego e-booka Forma na szybko, gdzie znajdziesz najlepsze sposoby na trening i dietę dla zabieganych, dla osób, które mają mało czasu na formę. Już teraz mogę powiedzieć, że odbiór jest doskonały, za co ogromnie Wam dziękuję. Jeżeli chcesz zdobyć e-book po cenie premierowej nieco niższej niż będzie później standardowa, to czas jest do tej niedzieli, także raz jeszcze zapraszam na stalowyszok.pl, a tymczasem nie przedłużam, lecimy z materiałem. Platon był znany z przedstawianej przez niego koncepcji idei. W dużym skrócie polegała ona na tym, że w naszym wyobrażeniu posiadamy idealne wzorce przedmiotów, które spotykamy w świecie rzeczywistym. Przykładowo, każdy ma w głowie obraz, jak wygląda sztanga. Wszystkie sztangi widziane na siłowniach mają być jedynie niedoskonałym odzwierciedleniem wizji tego obiektu w naszej głowie. W myśl filozofii platońskiej można mieć własne wyobrażenie wielkiego chłopa. Najczęściej jest to osoba o dużej ilości masy mięśniowej, ale zarazem z nadmiarem tkanki tłuszczowej. W taki obraz doskonale wpasowuje się obecnie Denis Załęcki, który ma wkrótce stanąć w ringu nowo powstałej gali Cloud MMA. Choć pozwoliłem sobie na to żartobliwe porównanie, to ostatnie miesiące Denisa nie wyglądały kolorowo, bowiem już od dłuższego czasu zmaga się z urazem kolana, co przyczyniło się do nabrania zbędnych kilogramów. Wszystko zaczęło się jeszcze przed walką z Arturem Szpilką we wrześniu ubiegłego roku. Podczas jednego ze sparingów zerwał więzadło krzyżowe, a boczne zostało naderwane. Pomimo to Załęcki zagryzł zęby i wyszedł do ringu z byłym pięściarzem. Choć od samego początku atakował Szpilkę serią ciosów, to po kilkudziesięciu sekundach uraz zaczął dawać się we znaki, a Denis upadł na deski i nie był w stanie kontynuować walki. Był to zarazem moment jego świetnej formy sylwetkowej. Jego waga wynosiła wówczas 106 kg. Był bardzo masywny, a jednocześnie posiadał widoczną kratę na brzuchu. Ewidentnie ma dobre predyspozycje do utrzymywania dużych rozmiarów, choć rolę odegrały również sterydy. Jak sam wspominał, miał w przeszłości przygody z anabolikami, a jeszcze w ubiegłym roku był na testosteronie. Jeśli chodzi o sterydy, kiedykolwiek coś było? Tak, kiedyś brałem sterydy. Aktualnie biorę krótkiego teścia. Ale odkąd zaczęły się jego problemy z kolanem, forma Denisa zaczęła topnieć. Przenieśmy się kilka miesięcy później do pojedynku z Tyburskim. Wówczas na wagę wniósł niespełna 116 kg. Zatem przybyło mu 10 kilo w ciągu pół roku. Zdecydowanie stracił wówczas na definicji. Walka ta odbiła się głośnym echem w świecie freak fightów. A to dlatego, że Załęcki postanowił zaprezentować przeciwnikowi podstawowego low kinga podczas walki bokserskiej. Siema, dzisiaj pokażę wam podstawowego low kinga. Zapewne był to wraz z frustrowania przedłużającą się kontuzją, która ponownie się odnowiła. Przez całą rundę widać było problemy z kończyną. Tym razem konieczne było poddanie się operacji. Okazało się wówczas, że uszkodzeniu uległa także łąkotka. Jest to poważny uraz, który zdecydowanie ogranicza możliwości nie tylko treningów, ale i normalnego funkcjonowania. A dodatkowo potrafi się długo ciągnąć. Wszelka spontaniczna aktywność, jak spacery czy dłuższe krzątanie się pomiędzy półkami w sklepie, zostaje ograniczona przez ciągły ból. Codzienne czynności, takie jak kucnięcie, aby wyciągnąć opakowanie kreatyny z dolnej szuflady, stają się wyzwaniem. Nic dziwnego, że powoduje to brak motywacji do podejmowania wysiłku fizycznego. Zmniejszając intensywność treningów, dzienne zapotrzebowanie kaloryczne Denisa również zmalało. Najprawdopodobniej nie zredukował zjadanych porcji, co doprowadziło do odłożenia się nadmiarowej tuszy. O ile w przypadku kontuzji mięśni czy ścięgien pewne formy aktywności są wręcz zalecane, tak w przypadku problemów z łąkotkami może być inaczej. Szczególnie gdy uszkodzenia są poważne, tak jak było u Załęckiego. Wówczas najskuteczniejszą formą leczenia jest operacyjna rekonstrukcja. Łąkotki to słabo ukrwione miejsca. W związku z tym samoistne ich zaleczenie to długotrwały proces i sprawdza się jedynie w przypadku niewielkich pęknięć. Tak czy siak zaleca się odciążenie kontuzjowanego kolana. Nie pomaga w tym znaczna masa ciała, jak w przypadku Denisa. Choć, jak wynika z jego postu na Instagramie, do czasu zabiegu nie był świadomy tego urazu. Uszkodzenie omawianych tkanek często idzie w parze z zerwaniem więzadeł krzyżowych. Ich zadaniem jest stabilizacja kolana, aby kość piszczelowa nie ulegała przemieszczeniu do przodu lub do tyłu, szczególnie podczas zginania w tym stawie.
Z kolei więzadła boczne zapobiegają jego nadmiernym skrętom. Trening sportu walki jest obfity w takie ruchy, a założenie balachy na kolano skończyłoby się katastrofą. Pewnie dlatego Dennis zdecydował się pozostać przy boksie. O ile w kontrolowanych warunkach można starać się unikać forsowania stawu, tak podczas starcia w ringu trudno uniknąć niespodziewanych sytuacji. Nic więc dziwnego, że podczas obu ostatnich pojedynków kolano Załęckiego się poddało. Poza tym walka ze świadomością istniejącej kontuzji nie pozwala wykorzystać pełni możliwości. Nawet jeśli przed starciem z Tyburskim dostał zielone światło od lekarzy, to z pewnością miał z tyłu głowy, że uraz może się odnowić. Ci, którzy doznali kiedyś poważniejszych urazów, wiedzą, z czym wiąże się powrót do siłowni po przerwie. Nic tak nie działa na wyobraźnię i zapobiega igoliftingowi, jak wizja odnowienia kontuzji. Niemniej jednak, w przypadku zerwań więzadeł, treningi powinny zagościć na stałe w grafiku, bowiem operacja, która polega na ich rekonstrukcji, wiąże się z koniecznością unieruchomienia nogi oraz unikania przeciążeń przez kilka tygodni. To z kolei spowoduje atrofię mięśni. Dlatego przygotowując się do zabiegu, należy koncentrować się na zbudowaniu masy mięśniowej, siły oraz zachowaniu możliwie dużego zakresu ruchomości. Oczywiście to, jaką formę przybiorą ćwiczenia, zależeć będzie od rodzaju zerwania oraz zaleceń fizjoterapeuty. Zdarzają się przypadki, kiedy osoby z zerwanymi więzadłami wykonują nawet przysiady ze sztangą. Powrót do pełni sprawności może zająć wiele miesięcy. Zaskakujące jest to, jak szybko Załęcki wróci do ringu. Operacji podjął się w kwietniu, a już z początkiem sierpnia stanie do walki z Danielem Omielańczukiem. Na konferencji zdecydował się przetestować swoją sprawność, wymierzając ku niemu pierwsze kopnięcia. Jednak walka ma odbyć się w boksie, bo kolano Denisa nie jest jeszcze gotowe na MMA. Jednak tym, co zwróciło największą uwagę widzów, była jego waga. Do face to face wyszedł masywny jak nigdy dotąd. Jak można wywnioskować z dodanej przez niego relacji, dobił do 125 kg. A zatem od marcowej walki przybierał około 2 kg miesięcznie. Po operacji kolana przez jakiś czas był całkowicie unieruchomiony. Dla faceta jego gabarytów przy braku jakiejkolwiek aktywności zapotrzebowanie energetyczne wynosi zaledwie 2300 kalorii. Są to śmiesznie małe porcje jak na rozmiary Załęckiego. Kiedy był w stanie wykonywać trening siłowy oraz sportu walki, mógł pozwolić sobie na znacznie więcej. Był więc przyzwyczajony do pochłaniania bardziej sycących porcji jedzenia. A na poparcie tezy, że głównym winowajcą nadmiarowych kilogramów był uraz, świadczy fakt, że jak dotąd nigdy nie przytył do takiej wagi. Od lat pozostawał aktywny i utrzymywał podobny poziom sylwetki. W każdym razie dla zdrowia swojego kolana powinien zrzucić niepotrzebną tkankę tłuszczową, czego na pewno jest świadomy. Zapowiedział, iż planuje powrócić do wagi 110 kg. Statystyki pokazują, iż osoby, które już raz doświadczyły zerwania więzadeł krzyżowych, są kilkunastokrotnie bardziej narażone na wystąpienie podobnej kontuzji w przyszłości. Istotnym czynnikiem ryzyka jest także wysokie BMI, które u Denisa wynosi obecnie 37. Do tego należy dodać fakt, że od operacji minęło stosunkowo niewiele czasu. Choć na konferencji zapewniał, iż jest w pełni gotowy do nadchodzącej walki, wciąż ciąży na nim ryzyko odnowienia urazu. Jak można przypuszczać, miał niewiele czasu, aby się do niej przygotować. Z racji wysokiej masy ciała i krótkiego okresu treningów, w ringu może mieć problemy z wydolnością. Z powodu nadwagi, po ostatniej konferencji spotkał się z mnóstwem docinek. Sądzę jednak, że uda mu się szybko wrócić do formy. W końcu od lat ma do czynienia ze sportem i potrafi utrzymywać dobrą sylwetkę. Jednocześnie jego przykład doskonale pokazuje, jak ważne jest zmniejszanie dziennej podaży kalorycznej w przypadku kontuzji czy choroby. Dzięki temu sylwetka, nad którą pracujemy latami, nie rozpłynie się w ciągu kilku tygodni. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego. Żyjąc w pośpiechu, stresie i pod presją, możesz szukać wymówek i odpuszczać ćwiczenia lub postawić na trening szybki, wygodny i doskonale skuteczny. Jeżeli nie chcesz spędzać godzin w kuchni, tracąc czas i nerwy na skomplikowane przepisy, warto byś poznał sposoby na proste, szybkie, smaczne i pełnowartościowe posiłki. Dzięki nim możesz trzymać dietę w każdych okolicznościach. A brak dostępu do siłowni i profesjonalnego sprzętu nie ma znaczenia, bo ćwiczyć możesz wszędzie, wykorzystując przenośne akcesoria i to, co każdy z nas ma w domu. Często ciężko jest znaleźć czas na dietę i trening.
Nie ma jednak powodu, aby dynamiczny tryb życia pozbawić się formy. Forma na szybko to najlepsze sposoby, przepisy, ćwiczenia i gotowe plany treningowe, które pozwolą Ci budować sylwetkę i oszczędzać czas. E-book jest już dostępny w sprzedaży wyłącznie na stronie stalowyszok.pl. Poznaj metody na maksymalne rezultaty w minimalnym czasie.